Mówiąc o tej kumulacji, myślę, że tutaj mieli chyba też na myśli to, co się działo od kilkunastu miesięcy. Te oskarżenia, te braki w zarządzaniu strategicznym bezpieczeństwem państwa, braki kompetencyjne przy podziale obowiązków, co ma robić dowódca operacyjny, co dowódca generalny Sił Zbrojnych. Te zadania, które wykonują Siły Zbrojne, są bardzo odpowiedzialne. Ja tu chcę podkreślić od razu, że bezpieczeństwo naszego państwa jest gwarantowane, jest zagwarantowane, jest utrzymywane. Wojsko jest i przy granicy. Wojsko zabezpiecza ruchy logistyczne, pomocy dla Ukrainy. Wojsko prowadzi szkolenia codzienne. Wojsko współdziała z NATO. Wojsko szkoli się na nowym sprzęcie. I dodatkowo jeszcze wojsko jest używane w soboty, w niedzielę do różnego rodzaju pikników, które nie mają nic wspólnego z wyszkoleniem. To wszystko może spowodowało również frustrację u tychże dowódców.